Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Płońska, a szczególnie mieszkańcy ulicy Szkolnej. Właśnie podpisałem umowę na budowę ostatniego odcinka ulicy Szkolnej, który był w bardzo złym stanie i wymagał przebudowy. Można powiedzieć, że budowy od nowa. Jest to odcinek między ulicą Letnią, Wiosenną, Wesołą, a ulicą Świętego Jana Pawła II, konkretnie rondem, który jest na skrzyżowaniu obwodnicy zachodniej i ulicy Szkolnej. Rozwiązania przyjęte przy budowie, przy projektowaniu i budowie tej ulicy odnoszą się również do zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Jest to ulica Szkolna, nie bez przyczyny nazywająca się Szkolną, bo przy tej ulicy jest szkoła podstawowa numer 2, a dodatkowe zagęszczenie ruchu nastąpi po otwarciu obwodnicy zachodniej. Po prostu sieć ulic skrzyżuje się z obwodnicą zachodnią i ulica Szkolna, i ulica Płocka, i ulica Młodzieżowa to będą te główne ulice, które będą krzyżowały się z obwodnicą zachodnią i każda z tych ulic będzie przenosiła częściowo ruch lokalny w naszym mieście. Całość prac to prawie 2 miliony 350 tysięcy złotych. Zakres prac to jest kanalizacja deszczowa, ścieżki rowerowe, chodnik, budowa nowej jezdni i plus roboty ziemne, te, które w części wykonywać będzie miasto, a w części wykonywać będą wykonawcy bądź właściciele infrastruktury tej, która jest podziemną, czyli wodociągi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Mam tutaj na myśli przyłącza do wszystkich mieszkańców, wysyłamy indywidualne listy, przypominając im, że mogą to zrobić teraz najtańszym kosztem. Przetarg w drugim postępowaniu wygrała lokalna firma, firma Wapnopol. Bardzo krótki termin na wykonanie tego zadania, do końca maja 2021 roku. Mam nadzieję, że nie będę już więcej Państwa tłumaczył się przed Państwem, że ta ulica czeka długo na realizację, więc przepraszam, mam nadzieję, że już po raz ostatni i z przyjemnością w roku przyszłym otworzę ostatni odcinek ulicy Szkolnej. A prawdopodobnie będzie to razem z otwarciem obwodnicy zachodniej.